taka historia. Historia, która miała realnie miejsce. Kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy tutaj my to cię czytamy, ale on realnie chodził wtedy po ziemi. I za nim chodzili ludzie, którzy chcieli go słuchać. Byli tacy, którzy w niego rzucali kamieniami, którzy nie chcieli go słuchać. Ale byli tacy, którzy chcieli go słuchać. I często były to tłumy, które szły za nim. I była tam sytuacja, przyjaciele, że na Jezusa napierali ludzie. Napierali, dotykali go. Oni oczekiwali, że coś się wydarzy w ich życiu. Oni byli religijnie zorientowani bardzo dobrze. Oni wiedzieli, że Jezus to jest wielki rabin i że dobrze jest się go dotknąć, bo może coś tam się wydarzy. Ale wiecie, w tym całym tłumie była pewna kobieta. Ta kobieta była chora. Ona miała krwotok. I to był krwotok narządów krwotnych. Wiecie, wielokrotnie my czytamy w Biblii jakąś rzecz, ale nie chcemy się tak głębić troszkę bardziej. Ta kobieta miała krwotok narządów krwotnych i w tamtym czasie ona była w Izraelu zupełnie odsunięta na boczny tor. Ona była w tak zwanym zanieczyszczeniu sakralnym. Ona według tamtejszej religijnej tradycji judaistycznej nie mogła się dotknąć mężczyzny, a tym bardziej rabina, bo mogła być ukamienowana za to. Ale ta kobieta wiedziała jedną rzecz. Ona wiedziała coś więcej o Jezusie niż te religijne tłumy, które za nim szły. Ona wiedziała, że on naprawdę jest Mesjaszem. Ona naprawdę wierzyła, że on jest Bożym Synem. I ona po cichutku do niego podeszła. Ona podeszła w tym tłumie i ona dotknęła go z wiarą, że zostanie uzdrowiona natychmiast. I wiecie, natychmiast została uzdrowiona. I Jezus w pewnym momencie, wtedy kiedy ona się go dotknęła, powiedział, ktoś się mnie dotknął. Jeden z jego apostołów i Panie, tak wielu ludzi cię dotyka. A Jezus powiedział, o nie, ktoś dotknął mnie w szczególny sposób. I to był ten dotyk wiary. Jezus wiedział, że ktoś dotknął go z wiarą. I kiedy ten człowiek, ta kobieta dotknęła go z wiarą, to Boża uzdrowieńcza moc wyszła z Jezusa i uzdrowiła tą kobietę. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć o tym, czym jest wiara. Wiara to jest pewność. Pewność, pewność. Spójrz w swoje serce. Zobacz tam jakieś głębokie pragnienie tego, aby twoje życie wyglądało naprawdę dobrze. Żeby twoje życie nie skończyło się tylko po jakichś tam latach tu na ziemi, ale żeby trwało wiecznie w niebie. Żeby twoje życie zostało podniesione z pasma jakichś różnych kanalików, w których jest teraz. Jeżeli ty przyjmiesz te pragnienia jako pragnienia Boże, bo musisz wiedzieć, że wszystkie pragnienia mają swojego Ojca w niebie. Wszystkie pragnienia, które ma człowiek, one są od Boga. Tylko diabeł je powypaczał. I one później stały się hybrydą tego, co jest prawdziwe. Ale te głębokie są piękne. Te pragnienia są piękne. To są pragnienia o szczęściu, pragnienia o zbawieniu, pragnienia o niebie, o życiu wiecznym, o zdrowiu, o sile, o tym, żeby nie chodzić w kompleksach i w biedzie. To są te piękne pragnienia człowieka. I odpowiedzią na te pragnienia jest Jezus Chrystus. Ale żeby można było sięgnąć po to, co Jezus Chrystus dla nas ma, czyli po zrealizowanie tych pragnień, a za pomocą Bożej mocy tylko mogą być zrealizowane. Potrzebujemy wiary. Wiara to pewność. Ja chcę, żebyś uwierzył w tą prostotę Ewangelii, w to, że Jezus Chrystus umarł za moje i twoje grzechy, że on umarł za grzechy wszystkich ludzi, że on nie wybrał sobie szczególnych ludzi, ale że on umarł za grzechy wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On umarł za wszystkie grzechy ludzi, żeby ludzie mogli wejść do nieba, żeby nie tylko mogli wejść do nieba, ale żeby mogli tutaj na ziemi sięgnąć po spełnienie swoich wielkich, potężnych i dobrych pragnień, żeby mogli być pouzdrawiani, pouwalniani, powyswobadzani ze swoich patologii, żeby tyrania egocentryzmu została złamana. On dlatego umarł na krzyżu, a potem udowodnił, że jest wielkim Bogiem, bo wstał z martwych. Przyjaciele, wystarczy w to uwierzyć, wystarczy przyjąć aktem wiary to, a pasmo Bożej mocy zacznie wpływać na twoje życie. Czy ty uwierzysz, czy nie? To jest twoja decyzja. Ta kobieta, o której ci powiedziałem, ona uwierzyła. Kiedy ona uwierzyła, to Boża moc wyszła. Boża moc jest odpowiedzią na wiarę człowieka. Wiara to pewność. Wiara to nie jest chodzenie do kościoła. Wiara to nie jest branie udziału w różnych sakramentach. To nie jest wiara. To jest system religijny. Wiara to pewność tego, co mówi Bóg. Jeżeli Bóg coś mówi, a ty w to wierzysz, czyli uznajesz to za pewnik ostateczny, to jesteś człowiekiem wiary.
ofiary i wtedy Boża moc przychodzi do twojego życia. To jest proste jak konstrukcja zeba, a z drugiej strony jest tak trudne dla intelektualnych główek, które bez przerwy chcą wszystko rozkładać na części pierwsze. Rozumiesz? Ale zastanów się, używasz od 6 do 10 czy tylko procent twojego umysłu. Jak możesz intelektualnie pojąć potęgę nieba? Dlatego wiara jest poza systemem umysłowym. Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Jak w 2001 roku w więziennej celi, siedząc po raz trzeci w więzieniu, będąc w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela przez wiarę. Ja uwierzyłem w Niego. Uwierzyłem. I wtedy Boża moc przyszła. W jednej chwili zostałem uwolniony od narkotyków. Wyszedłem z grup przestępczych. Straciłem wielu przyjaciół. Wiecie, ja na swój chrzest zaprosiłem ze 100 bandytów z Warszawy. Przyszło ze 20, siedzieli tutaj w kościele niedaleko, patrzyli jak sroga gra w moje życie. A ja byłem dumny, bo się chrzciłem. To nie było religijne, to było coś prawdziwego. To był jakiś kontakt z nadprzyrodzonością. Moje życie zostało zmienione przez to, że uwierzyłem w Syna Bożego, że oddałem Mu swoje życie. Jeszcze dziś uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa jako osobę, jako Pana i Króla. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyznał ustami swoimi, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony, czyli będzie uratowany. Przyjaciele, diabeł został pokonany. Wszelkie zło na ziemi, ono ma tylko i wyłącznie jeden powód, że dalej ludzie wierzą oszustwom diabła. Diabeł jest kłamcą, to zwykły śmierdziel, który oszukuje ludzi w różny sposób. Mówi tak, musicie być w grzechu, musicie chorować, musicie żyć w niemocach, musicie żyć w rozpadach małżeństwa, musicie to robić. A ja coś wam powiem, nic nie musisz. A wiesz dlaczego nic nie musisz? Bo jesteś wolnym człowiekiem. I wystarczy, że wybierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo być prawdziwie wolnym, to znaczy mądrze zależeć. Jeżeli uważasz siebie za wolnego, ale nie masz Pana, to jesteś zwykłym roninem. Wiesz co to jest ronin? To jest skazany na porażkę rycerz posiadający miecz, który sobie może w konsekwencji tylko golić nogi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie ma Pana! Nie ma Pana! Nie ma Pana! A taka jest prawda, przyjaciele, że na tej ziemi nie ma ludzi, którzy nie mają Pana. Albo twoim Panem jest Jezus, albo twoim Panem jest ten pała diabeł. I to nie ma pata, przyjaciele! Nie ma pata! Musisz mieć Pana! Tak, to jest wszystko skonstruowane. Diabeł się przebiera za religię, przebiera się za aniołów światłości, przebiera się za humanizm, za Greenpeace, za inne pierdoły. A prawda jest taka, że jest zwykłym świerdzielem i oszukajcem, ponieważ to Jezus jest Panem. Jeżeli podejmiesz decyzję, żeby wybrać Jezusa, żeby podjąć decyzję związania się z Nim, to wtedy realnie Boża moc wpłynie do twojego życia, tak jak wpłynęła do życia tej kobiety. Jeszcze dzisiaj podejmij tą decyzję. Przyjaciele, nazywamy się Kościół Mocy. Tutaj w Warszawie, na ulicy Kasprzaka 24. W każdą niedzielę mamy spotkania o godzinie 10. Możesz przyjść i doświadczyć Bożej mocy. Jeżeli jesteś chory, przyjdź na spotkanie, zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli masz demona, przyjdź, wyrzucimy z siebie demona, demon wyjdzie, ty zostaniesz. Jeżeli masz ludzi w twojej rodzinie, ludzi wśród twoich bliskich, którzy żyją w patologiach, przyprowadź ich na spotkanie. Boża moc uderzy ich w życie i zostaną wyzwoleni. W tą niedzielę o godzinie 10 będziemy uzdrawiać chorych, wypędzać demony, będziemy uwalniać Bożą moc do życia ludzi. Będziemy mówić słowa prawdy. Przyjdź i doświadcz Bożej mocy. Kościół Mocy, ulica Kasprzaka 24.